Skąd tyle zgonów w Polsce? System zdrowia się ugiął. Michał Dworczyk. System zdrowia ugiął się pod pandemią. Część nadmiarowych zgonów jest konsekwencją tego, jak system zdrowia ugiął się pod pandemią, powiedział w gościu wydarzeń w Polsat News Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Koronawirus wpłynął na funkcjonowanie państwa we wszystkich obszarach, dodał. Michał Dworczyk odniósł się też w Polsat News do szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Podkreślił, że zarówno Europejska Agencja Leków EMA, jak i polskie instytucje nie zalecają, aby wstrzymać wykorzystywanie jakiegokolwiek z preparatów. Według specjalistów nie ma żadnych potwierdzonych przypadków, aby między przypadkami zagrzepów krwi był związek z podaniem szczepionki AstraZeneca, powiedział. Zdaniem szefa KPRM Polska nie powinna podejmować pochopnych decyzji. Raz mieliśmy do czynienia z paniką w wielu krajach europejskich, które zawiesiły stosowanie preparatu AstraZeneca, przypomniał. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek przesłanki potwierdzone medycznie, że któraś ze szczepionek może być niebezpieczna, podjęlibyśmy natychmiastowe działania, zadeklarował. Wysoka liczba zgonów z powodu COVID-19. Prowadzący, gościa wydarzeń, Bogdan Rymanowski zapytał również, dlaczego nasz kraj ma więcej zgonów na COVID-19 niż na przykład Szwecja. Cotygodniowy raport WHO mówi, że Polska jest na drugim miejscu na świecie pod względem liczby śmierci zakażonych osób, zaraz za Brazylią, dodał Rymanowski. Szef KPRM odparł, że w tej sprawie powinni wypowiadać się lekarze, a nie politycy. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie państwa we wszystkich obszarach, również w służbie zdrowia, przypomniał. Zdaniem Dworczyk niektóre z nadmiarowych zgonów są konsekwencją tego, jak system zdrowia ugiął się pod pandemią i zmianami, które wprowadzono, aby ratować życie pacjentów z COVID-19. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy wracać do normalności, mówił szef KPRM w Polsat News. Czy Polska poszła dobrą drogą? Zapytany, czy Polska poszła dobrą drogą podczas epidemii, odpowiedział, że czas podsumowania będzie niebawem, gdy epidemia zostanie opanowana. W analizie post factum ocenia się, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej lub lepiej, przyznał. Dworczyk dodał, że polski rząd niejednokrotnie był prekursorem pewnych rozwiązań, które potem przyjmowały od nas inne państwa. Jako przykład podał zamknięcie granic w marcu ubiegłego roku. Na pytanie o doniesienie do prokuratury na ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, które złożyli politycy KO, odparł, boleje, że politycy opozycji próbują cynicznie wykorzystywać pandemię do swoich celów, powiedział w gościu wydarzeń.